podstawowym elementem jakby funkcjonowania tu człowieka na Ziemi. W ogóle taki cel. Okazuje się, że to jest cel, nadrzędny cel. Że my tutaj żyjemy po to, żeby rozpoznać Boga. No, więc jeżeli ten cel się zaniedba, to wszystko inne nie ma większego znaczenia. Większego znaczenia nie ma. Bo i tak w konsekwencji te życie w jakimś sensie pójdzie na marne. Nie? Ja poznałem Jezusa w 2001 roku w więzieniu i szczerze powiedziawszy specjalnie się o to nie prosiłem. Ale zacząłem szukać. I to jest w ogóle taka przedziwna rzecz, że jak zaczynasz szukać Boga, to tylko znajdziesz. A jak go zaczniesz szukać? Bo, i to ciekawe, bo nie musisz go szukać z prawidłowych intencji. Bo ja nie szukałem Boga z takich intencji, wiecie, jak ktoś, ludzie mają takie szczere intencje prawdziwe, nie? Ja szukałem Boga bardziej z przekory, nawet nie nazywając tego szukaniem Boga, bo ja uważałem, że ja jestem człowiekiem, który świetnie sobie radzi w życiu. Ja byłem z tego kategorii człowiekiem. Sobie radzę w życiu, nie potrzebuję nikogo, nie potrzebuję niczego, ja sobie dam radę. Taką miałem maskę, tak jak coś sobie myślę. Ale zacząłem szukać Boga, bo zainspirowało mnie to, co mówili do mnie pewni ludzie, którzy twierdzili, że spotkali Boga. Dla mnie było coś po prostu przedziwnego. Ja, tak jak ja dzisiaj mówię o tym do Was, tak ja spotkałem w swoim życiu ludzi, którzy mówili do mnie, że oni spotkali żywego Jezusa. I dla mnie to, że jak ktoś do mnie powiedział, że spotkał żywego Jezusa, to była pierwsza informacja taka, że on ćpa. Taka była pierwsza informacja, rozumiesz? No bo to jest science fiction. Tak? To jest science fiction. To możesz, wiecie, bo religia to będzie tobie mówiła, wiesz, że ty masz chodzić do kościoła, że ty masz robić to i tamto, że ty masz być dobry, wmontuje w ciebie jakiś tam system wartości nadrzędny i religia ci powie, że to jest ten Bóg, to jest to. No i ten kawałek historii, który do tego jest robiony, jakieś tam pisma i tak dalej, nie? Natomiast ci ludzie, którzy w więzieniu przyszli do, nie do mnie, ale zaczęli tam przychodzić po prostu, ja zacząłem chodzić na ich spotkania, to oni mi mówili, że oni spotkali Jezusa. No i wiesz, żeby to byli tacy ludzie odjechani totalnie, to by było dla mnie jeszcze okej. Okay. Ale to jeden był, wiecie, inżynier energetyk, który był po 60, który miał poukładane życie, facet po dwóch fakultetach. No drugi trochę może był nie taki jak on, a następny to był w ogóle redaktor gazety. I teraz, jeżeli mówią do ciebie tacy ludzie, że spotkali Jezusa, tak, faceci w wieku twojego ojca, którzy w ogóle są stabilni, normalni, nie chlają, nie ćpają, nie mają popapranego życia, to musi się człowiek nad tym zastanowić. Bo ja pierwsza reakcja, na przykład pytanie było takie, ile on za to płacą. Mówię, to znaczy rozumiem, że jesteście tu na etacie, czyli po prostu przychodzicie, centralny zarząd zakładów karnych daje wam za to szmal, że wy przychodzicie i nas tutaj umoralniacie. On mówi, no nie, my nie dostajemy szmalu. A przychodzimy to od 89 roku, co sobota. A to był 2001 rok, wiecie. I to coś nie dawało mi spokoju. Mówię, jak to jest możliwe? Czemu ci ludzie w ogóle to robią? Nie robią tego dla pieniędzy, tak? Nie robią tego dlatego, że są zaburzeni i potrzebują w ogóle się gdzieś wygadać jakoś, są normalni, mają normalne rodziny, normalne życia po prostu, tak? Ale robią to. Czemu oni to robią? I wiecie, ja dlatego zacząłem szukać Boga. Oczywiście to nie było, że szukanie Boga, zacząłem tą Biblię tam wertować, bo miałem tą Biblię. I ja mówię, coś tu jest takiego, czego ja nie kumam, a ja nienawidziłem nie wiedzieć rzeczy. Jak ja czegoś nie wiedziałem, to ja się czułem niepewny. Wiecie, to ja zawsze chciałem wiedzieć. I jakby ten proces trwał kilka miesięcy i w którymś tam miesiącu rozmyślań nad tym, ja po prostu, jak piorun z jasnego nieba, przyszła do mnie myśl, że w ogóle jest Bóg. Ale ta myśl wcale nie była fajna, bo okazało się, że ta myśl to mnie mocno zdołowała, bo jakby jest Bóg, to przyszło przerażenie do mojego życia. Bo do tej pory myślałem, że jest, wiesz, Bóg to jest, wiesz, jest Kościół, jest system klerykalny, są zasady, reguły i tak dalej, tego wszystkiego, to jest ten Bóg! Rozumiesz, to święta Bożego Narodzenia, jest Wielkanoc, jest 5 przykazań kościelnych, 10 przykazań Bożych, główne prawdy wiary i cały ten system, tak? A tu się okazuje, że to nie to, tylko to jest osoba. Tak? Osoba. W ogóle osoba jakaś.
I co ciekawe, ta osoba w ogóle, ona, to jest myśląca osoba. To jest osoba w ogóle, która się kontaktuje. I to było dla mnie przerażające, bo się okazało, że ja go nie znam. Czyli ja się dowiedziałem, że jest Bóg, ale ja go nie znałem. I to spowodowało przerażenie we mnie. Bo to już się okazuje, że jak ty wiesz, żyjesz sobie w systemie religijnym, chodzisz sobie do kościoła, tam starasz się być dobry, coś tam sobie dłubiesz w tym życiu jakoś, to co tam coś tam dłubiesz, jakoś tam się dzieje. Sumienie swoje zagłuszysz, pójdziesz do spowiedzi, zjesz komunię, uczestniczysz w różnych rzeczach, no i tam wszystko jest w miarę jakoś tam się tu, na wszystko masz odpowiedź w razie czego, pomogą ci. Ale ja się dowiaduję, że ten Bóg jest i że Jego trzeba poznać, bo jak się Go nie pozna, okej? To nie ma znaczenia, że ja chodzę do kościoła. To nie ma znaczenia, że mnie ochrzcili w dzieciństwie. To ten cały system to jest jeden wielki blichtr. Okay? Ja mówię, kurczę, o co tu chodzi? Ja, wiecie, ja pamiętam, napisałem do mojej żony list, wtedy narzeczonej jeszcze, to nie była moja żona, jeszcze żyliśmy ze sobą kilka lat. Tam. I napisałem jej, że wiesz, Agata, w ogóle Bóg jest. I ona przyjechała na widzenie. Agata do mnie przyjeżdżała od 15 roku życia na widzenia do więzienia. Wiecie, ja poznałem, jak miała 15 lat i ona była przeze mnie, ona była zmaltretowana życiowo po prostu. To powiem tak najkrócej. No nie, ja nie byłem dobrym człowiekiem, więc ona też miała przy mnie marne życie. Aczkolwiek sama chciała też mieć to życie, bo znaczy, ona się bała w ogóle żyć jakoś beze mnie. Jak, nie wiem, trudno mi to powiedzieć. No, miłość to nie była. Powiem tak. Miłości to nie była miłość. To coś było, ale to nie była miłość. Nie? Jakieś uzależnienie, jakieś nie wiem co to. No i jak ona przyjechała na widzenie i powiedziała, co teraz, mówi, debilu, zrobisz? Co teraz? Kościół będziesz zakładał, będziesz ludzi okradał? Już wszystkiego dotknąłeś, jeszcze tego nie dotknąłeś. Kradłeś, wyłudzałeś pieniądze, handlowałeś narkotykami, wszystko już robiłeś, teraz co zrobisz? I wiecie, ona była tak wkurzona na ten mój list. Ona wyszła z tego widzenia. Ona powiedziała, ja nie chcę, ty jesteś nienormalny. A ja pamiętam, krzyczałem do niej, Agata, ja nie wiem, o co chodzi, wiem jedno. Jest Bóg, a ja Go nie znam. Ja się zachowywałem, wiecie, to było dla mnie przedziwne, wiecie, pamiętam, pojechałem do innego więzienia i w tym innym więzieniu wyszedłem na pierwszy spacer i tam nas wyszło ze 100 ludzi na ten spacer i na tym spacerze podszedł do mnie człowiek, słuchaj, wyobraźcie, ze 100 ludzi nas jest mniej więcej, chodzimy tam w kółko i podchodzi do mnie człowiek i mówi tam, skąd jesteś, ja mówię, z Warszawy przyjechałem i tak dalej, a on mówi do mnie, a już ci mówi ktoś, że cię Jezus kocha, a ja mówię, Matrix. To jest jakaś zmowa, mówię. Wiesz, rozumiecie, o co mi chodzi? Ja mówię, to jest jakaś zmowa. Mówię do niego, ty znasz mnie w ogóle? Wiesz, ja byłem w grupach przestępczych, w grupie przestępczej i brałem też narkotyków dużo. I jakby to, w czym ja byłem wcześniej w tej grupie przestępczej, to było ściśle związane z tym, że my się inwigilowaliśmy nawzajem. W ogóle, wiecie, ja byłem podsłuchiwany, ja podsłuchiwałem, my w ogóle, wiecie, wynajmowaliśmy detektywów, żeby się dowiadywać różnych rzeczy. I jak ten do mnie podszedł na tym spacerze, we mnie się obudziły całe te mechanizmy, całe te fobie w ogóle. Ja mówię, skąd, czy ty mnie znasz? A on mówi, nie, ja cię nie znam, ale mówi, wiesz co, ja jestem wierzący, mówi, ja zacząłem w ogóle mówić o, co to jest, to zjawisko w ogóle. Facet, okazało się, siedział w celu, dał mi kupę książek jakichś, dał mi jakieś płyty. Ja w ogóle usiadłem w tym wszystkim, ja mówię, co to za zjawisko jest. I wiecie, dlaczego o tym mówię, bo ja pokazuję wam pewien produkt Boży, że kiedy ty zaczynasz szukać Boga i ty nawet masz złe intencje w tym szukaniu Boga, ty nawet nie masz czystych intencji, ty nawet masz, ty masz popaprane te intencje, ale ty Go szukasz, tak? To On da się znaleźć. I w ogóle nie potrzeba do tego żadnej filozofii. On użyje takich metod, że się w pale nie mieści, żeby ciebie tylko pociągnąć do siebie. Jemu tak zależy na człowieku. Tylko żeby szukać. Żeby chcieć Go szukać. Po głupiemu. Ja po głupiemu Go szukałem. Ja Go szukałem, bo ja chciałem wytłumaczenia w ogóle tego wszystkiego, co tu się dzieje wokół mnie. Mnie to zaczynało przeszkadzać. Przeszkadzać. Ja miałem kiedyś jedną zajawkę w życiu z Bogiem. Wyszedłem z burdelu, słuchajcie, puszczała mnie kokaina. Miałem takiego kierowcę, co mnie wiózł do domu. Ja miałem 50 km do domu.
ja pamiętam, jeździłem na takim czarnym BMW i ja różne rzeczy miałem w tym BMW. Miałem takiego koguta policyjnego, stał tylko niepodłączonego, bo wiedziałem, że muszę mieć niepodłączonego. Bo niepodłączonego to dostanę mandat, ale miałem niepodłączonego i stał na szybie. To był widoczny i tak dla wszystkich, wiecie. Jak my na pani jeździliśmy, to przejeżdżaliśmy przy patrolach, które stały na drogach, to oni nam do dacha bili, bo tu rozumiesz, facecie w garniturach czarne BMW i myślę, że to wiesz, jakieś biuro ochrony rządu albo coś jedzie, wiesz, no kto się nie zatrzymuje przy patrolu, no to rozumie. Ale przy tym wszystkim jeszcze takie miałem Pismo Święte, takie grube Pismo Święte. Ja je woziłem, słuchajcie, w schowku, bo ja byłem taki przewrotny, że jakby mnie tam mieli przeszukiwać, tak? To ja sobie myślałem, tak, oni otworzą ten schowek i jak oni zobaczą Pismo Święte, my w garniturach, wszystko to po prostu nie będą przeszkodzić samochodem. My często narkotyki włożyliśmy, różne rzeczy, nie? Ja pamiętam, wyszedłem z tego burdelu, ja mówię tak, mówię, kurczę, mam godzinę do jazdy do domu. A wiecie, jak kokainę się bierze, to głowa się staje jak gąbka. Jedna godzina to się robi 10 godzin w ogóle. To się ciągnie wszystko w człowieku, wiecie. To jest masakra. Kac przy tym to jest drobiazg w ogóle, wiesz, to... Ja sobie myślę, coś poczytam, na czymś się zawieszę przez tą godzinę, wiecie, i nic nie miałem pod ręką i wziąłem te pismo, wyciągnąłem, słuchajcie, otworzyłem te pismo, tak otworzyłem, nie, i czytałem, tam jest taki tekst. Kto się łączy z nierządnicą, ten jest z nią jednym ciałem. A ja w ogóle, wiesz, od prostytutki dopiero wyszedłem, mówię, co to w ogóle jest, mówię, zamknąłem tą książkę, rozumiesz, ja się przestraszyłem tego zjawiska w ogóle. Wiesz, ja potem sobie przypomniałem to, w ogóle jak zacząłem tego Boga szukać w tym więzieniu po tym czasie i teraz ten mnie załadowuje materiałem takim, ja siedzę w tym wszystkim i mi te rzeczy się przypominają i słuchajcie, ta myśl, że ten Bóg jest, zaczyna narastać we mnie. I ja pamiętam, że zacząłem codziennie czytać Pismo Święte. Ja nie wiem, czy to było ze strachu, czy to było z jakiegoś... trudno mi powiedzieć dzisiaj, ja nie umiem intencji swoich rozpoznać do końca. Zacząłem czytać to pismo, czytałem je dzień w dzień. I któregoś dnia byłem sam w celi i czytałem proroka Izajasza i zacząłem płakać. I sobie tak pierwsza myśl to była taka, mówię, siadła mi głowa. Parę dni mam do wyjścia, siadła mi głowa, w ogóle nie. I ja uklęknąłem na kolanach, pewnie jakby tam ktoś był w celi, to bym tego nie zrobił, ale byłem sam. Ten kolega, co ze mną siedział, był na świetlicy. Uklęknąłem na kolanach i ja się po raz pierwszy pomodliłem do Boga. I ja powiedziałem, ja Ciebie nie znam. Ja nie wiem, kto ty w ogóle jesteś. Ja umiem pacierz zmówić, bo to każdy Polak umie zmówić pacierz. Tylko ja już wiedziałem, że tu nie chodzi o jakiś głupi pacierz. Bo skoro ten Bóg jest żywy, tak, no to on normalnie rozmawia. Bo ja, przepraszam, do nikogo wierszem nie mówię w życiu. Ja nie spotykam swojego znajomego i nie mówię do niego jakiś wierszy. Bo byś spotkał swojego znajomego, sąsiada kogoś i mu powiedział, proszę ciebie, jakiś wiersz. Pod tytułem Ojcze nasz, który się jest w niebie, ten powiedział na ciebie, co ty jesteś. Pijany jesteś? Weź na mnie po ludzku. Rozumiesz? Ja już wiedziałem, że to, ta modlitwa to nie to. Ja zacząłem mówić do tego Boga. Powiedziałem, ja Ciebie nie znam. Ty jesteś taki święty. Ja w tej Biblii o tym czytam. Ty jesteś taki czysty. A ja w ogóle jestem na dnie. Na dnie jestem. Na dnie. Mówię, pomóż mi. Pomóż mi. I wiesz, w Piśmie Świętym jest napisane, kto szuka, ten znajdzie. Kto puka, temu otworzą. W ogóle otworzą. Coś się wydarzy, jakaś interakcja nastąpi. Ja zacząłem strasznie płakać. Ja widziałem każdą prostytutkę, z którą byłem, każdy melarz, każdego człowieka, którego wywiozłem do lasu. Rozumiecie? Ja chciałem żonę swoją zabić w ogóle. Widziałem te wszystkie rzeczy w swoim życiu. Faceta, którego zamordowałem. I płakałem, już nie mogłem nic więcej powiedzieć. I wtedy on przyszedł do mnie do celi. Ja widziałem, że ktoś wszedł do celi. Ja widziałem, że ktoś jest w tej celi. To była cela człowieku 4 metry na 1,5 metra. Tak? Takie wąskie przejście między ścianą a łóżkami. Taki kawałek stołu, jakaś mała łazienka. Nie? Taka cela, taki kiszka. Ja bałem się podnieść oczy z podłogi. Widziałem, że ktoś jest tam w środku. I usłyszałem po raz pierwszy głos. Ja słyszałem różne rzeczy. Różne rzeczy. Jak ja ćpałem, to słyszałem różne głosy, ale ja byłem trzeźwy wiele, wiele miesięcy. I to było coś zupełnie innego. I to był pełen miłości głos, który powiedział, umarłem zamiast Ciebie. Już nigdy nie staniesz na sądzie. Umarłem zamiast Ciebie. Wiecie, ja byłem obcykany w prawie.
Ja znałem taką zasadę, że prawo nie działa wstecz. Wiecie, jak w Polsce ukarają cię za coś, to cię nie mają prawa za to ukarać po raz drugi. Nie możesz za to być ukarany. Tak to działa. Prawo nie działa wstecz. Jeżeli na przykład sąd cię skaże na 2 lata, tak? I ty odsiedzisz te 2 lata i potem wyjdą nowe dowody przeciwko tobie i należałoby ci się 10 lat, nie mogą cię skazać. Prawo nie działa wstecz. Takie mamy prawa konstytucyjne w naszym kraju. Chyba, żeby cię nie skazali. I gdyby trwał proces, to tak, można do tego, ale jak cię skażą, to prawo nie działa wstecz. I ja zrozumiałem jedną rzecz, skoro Jezus umarł za moje grzechy, to prawo nie działa wstecz. Jeśli ja w to uwierzę, to będę bezpieczny. To ja pójdę do Niego. To Jego krew obmyje każdy mój grzech. Ja w to wtedy uwierzyłem. Tam w więzieniu. I tam się stałem nowym człowiekiem. Ja nie umiem tego powiedzieć dokładnie, ale ze mnie spadły tysiące kilogramów. Tysiące kilogramów. Ja nie wiedziałem czego, jak, co to za zjawisko. Mnie nikt nie nauczał, wiecie. Ja miałem obrzydzenie do całego systemu, do całego kleru, do całego tego wszystkiego. Rozumiecie, o co chodzi? Ja będąc w świecie przestępczym robiłem takie rzeczy z takimi ludźmi, że to się w pale nie mieści. Tak? Ja wiedziałem, co to jest religia. Ja w ogóle wiedziałem, co to jest za interes. Nie? Jak to jest połączone z polityką, z przestępczością, w ogóle wiecie. To kurcze było dla mnie, rozumiesz? Ja wtedy narodziłem się z Bożego Ducha w tej celi. Wiecie, dlaczego wam o tym mówię? Mówię o spotkaniu z Bogiem. I to o co chodzi? To każdy ma inne spotkanie. To moje było takie, tylko moje było takie. Moje takie było. Moje żony było inne. Mojej mamy, która była ultrakatoliczką, która leżała krzyżem w kościele, rozumiecie, to było zupełnie inne spotkanie. Ona nie musiała, ona nie przychodziła do Boga pod tytułem, że kogoś zabiła, bo moja matka, człowieku, to był skarb. Skarb. Ja pamiętam, jak ja nawrócony wyszedłem z więzienia, usiadłem przy niej i mówię, mamo, ja wiem, że ty jesteś najlepszym człowiekiem, jakiego ja, to był najlepszy człowiek, jakiego ja znałem, moja matka. Ojciec mój był alkoholikiem, ale matka to było po prostu złoto u nas, wiecie. Ona ratowała ten cały dom, całe życie ratowała. Z tym ojcem alkoholikiem była, żeby tylko te dzieci miały ojca, bo ona ratowała, ciągle go zaszywała, ciągle coś tam robiła, walczyła o ten dom. Wiecie, 2 etaty, żebyśmy mieli to taka naprawdę... I wiecie, ja pamiętam, koło niej usiadłem, ja mówię, mamo, ty jesteś najlepszym człowiekiem, jakiego znam. Ale zdajesz sobie z tego sprawę, że gdybyś się umarła, to pójdziesz do piekła. I w ogóle ona już miała Pismo Święte ode mnie, ona tak siedziała nad tym pismem, mówi, wiem. Rozumiem? Bo za dobre uczynki się nie idzie do nieba. Gdyby się za dobre uczynki szło do nieba, kochani, to po prostu jest żaden problemik. Tak? Jest tylu wspaniałych, dobrych muzułmanów. Cudownych buddystów dobrych, nie? Ale jak Bóg stworzył Adama i Ewę w ogrodzie Eden, tak? To tam były 2 drzewa opisane. Jedno drzewo to było drzewo życia i on powiedział, jedzcie do syta. A drugie było to drzewo poznania dobra i zapowiedział, z tego nie ruszajcie. Boga w ogóle nie interesowały dobre uczynki, ani złe. Ludzie myślą, że Bóg nienawidzi złych uczynków. Ale o to chodzi z Bogiem, że Bogu w ogóle nie o uczynki chodzi. Bo gdyby Jemu chodziło o uczynki, to on by nie posłał na ziemię Jezusa, żeby zapłacić za grzechy ludzi. Tylko by uczył ludzi, jak mają być dobrzy. Rozumiecie? Ale on posłał Jezusa, powiedział, że nie ma ani jednego sprawiedliwego na ziemi. List do Rzymian mówi, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I to nie ja napisałem Pismo Święte, tylko to święty Paweł wziął napisał w tym liście do Rzymian, tak? Wszyscy zgrzeszyli, a więc piekło jest pełne dobrych grzeszników i złych grzeszników. Ja byłem ten zły grzesznik. Moja matka to był dobry grzesznik. Taki układ. Wiecie, ja zawsze mówię, w piekle jest miejsce dla każdego. Dla protestantów, katolików, prawosławnych, zielonoświątkowców, buddystów, człowieku. Żyć nie umierać. Nie? Ale niebo jest tylko dla jednego gatunku ludzi, którzy uwierzyli w niezasłużoną ofiarę Jezusa Chrystusa.
Niebo jest tylko dla jednego gatunku. To jest ściema, że tam pukasz, otwiera ci święty Piotr i się pyta ciebie, jak tam żyłeś. Proszę ciebie, jak jesteś dobry, zapraszamy, jak nie jesteś dobry, to kopa w tyłek, proszę ciebie. To są bzdety, to się dzieciom takie bajki opowiada. Rozumiecie, o co chodzi? Prawda jest taka, że niebo, jakkolwiek je pojmujemy, jest miejscem, do którego może wejść ktoś, kto uwierzył w Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Czyli uznał, że Jezus umarł za wszystkie jego grzechy. Słowo Boże mówi, z łaski jesteśmy zbawieni. Nie z uczynków, żeby się kto nie chlubił. Z łaski. To jest wielka różnica między łaską a uczynkami. Ja zrozumiałem, że jestem z łaski zbawiony. My często, pamiętam, pojechaliśmy do takiego programu, do Drzyzgi, do Krakowa. I ja powiedziałem... A co to jest? No to nie jest. Pan na sobie, czy pracuje, też chciał być obecny. Ale przez Skype'a. Ja pojechałem do Krakowa, do Drzyzgi, słuchajcie, do programu. I jak ja powiedziałem tam, że ja narodziłem się z Bożego Ducha i Bóg przebaczył mi grzechy, to ci ludzie, bo tam dużo ludzi siedzi, oni byli zbulwersowani. Jak to Panu Bóg grzechy przebaczył? Przecież Pan zabił człowieka. Ja mówię tak, zamordowałem człowieka mając 17 lat i osierocił 6 dzieci. I dzieci dalej są sierotami. I mówię, niech Pani mnie posłucha. I nie mogę tego naprawić. Wiecie, co można naprawić? Jak się sąsiadowi nalało na wycieraczkę po pijanemu, to można mu wycieraczkę kupić, tak? Jak coś tam ukradłeś, tak, to możesz to oddać. A jak kradłeś całe życie? A ja całe życie kradłem. A ja nie wiem, co ja komu ukradłem. Ja ukradłem tyle pieniędzy w życiu, że się w głowie nie mieści. Po prostu. Ja nie wiem, ile ja ludzi nakrzywdziłem. Co ja mogę zrobić z człowiekiem, który zginął pod moimi ciosami? Ja, co ja mogę zrobić? Nic! Rozumiecie? Nic. Ja tam, pamiętam, mówię, wie Pani co? I Pani coś powie. I jestem dzisiaj czysty jak łza. Bo krew Jezusa mnie obmyła. I taki ksiądz tam siedział na pierwszych rzędach. Ja mówię, prawda, proszę księdza? A ten ksiądz mówi, prawda. No bo co może Pani? No to jest prawda! Jak można pokutować z morderstwa? Co to znaczy pokutować z morderstwa? Weź za dość uczyń. Wiecie, jak był proces norymberski, jak skazywano katów hitlerowskich, tak? To wcześniej, jak oni siedzieli w celach i czekali na proces, to tam chodzili ewangeliści i głosili im Ewangelię w celach. I jeden z tych ludzi, przynajmniej jeden, o którym historia mówi, tak? Oddał życie Jezusowi i narodził się z Bożego Ducha. I on dostał stryczek, nie? Ale on szedł, wiecie gdzie? Do nieba. I to jest tak bulwersujące dla ludzi. Łaska jest bulwersująca. Chciałoby się powiedzieć, że do nieba idą dobrzy ludzie. Ale Jezus nie umarł na krzyżu za dobrych. Jezus umarł na krzyżu za wszystkich. Bo nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Czyli do Boga nie można podejść i powiedzieć, Bozia, byłem w porządku. Chodziłem do kościoła, przyjmowałem komunię, byłem dobrym człowiekiem. Come on, wpuszczaj mnie i tutaj dawaj mi dobre miejsce. Po co? Bo mi się należy. Z łaski jesteśmy zbawieni. List do Efezjan. Nie z was to, mówi święty Paweł. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Przed Bogiem nikt się nie może chlubić. Nie można powiedzieć, byłem dobry, byłem w porządku. Rozumiesz? Bzdura. Moja matka była w porządku, a ja byłem nie w porządku. Obydwoje potrzebowaliśmy Jezusa. Wiecie, u nas w społecznościach, w naszych wspólnotach są różni ludzie. Są tacy ludzie jak ja i Norbert po takich przejściach, ale wiecie, są bardzo dobrzy ludzie. Ja okazało się, to jestem... My z Norbertem to jesteśmy najmniej wykształceni w całym Kościele. I najmniej w ogóle w życiu zrobiliśmy. Wszyscy są lepsi od nas. Kiedyś to usiadłem i popłakałem się tak trochę przed Bogiem. Mówię, Boże, wszyscy są lepsi ode mnie. Znaczy, z takim szacunkiem w ogóle do Boga mówię, Boże, Ty dałeś mi wpływać na ludzi, którzy są w ogóle wszyscy lepsi ode mnie. Bo oni mnie słuchają. To słuchają prawnicy, ludzie mający fakultety, pieniądze różne. Dlaczego oni to robią? Wiecie dlaczego? Bo oni do Jezusa przyszli. Czemu oni przyszli? Bo potrzebowali tego Jezusa. Porządne matki, porządni ojcowie, porządni ludzie potrzebowali Jezusa. Wczoraj rozmawiałem z emerytowanym majorem,
który potrzebował Jezusa. Tak? Porządny człowiek. Rzeczy, które on posiadał, które wiedział, wpływ jaki wywierał się, to jest szok. Tak? Ale on powiedział, Artur, ja potrzebowałem Jezusa. Tak? Mam znajomą, ona jest sędzią sądu okręgowego. Tak. Porządna kobieta, pani sędzia, potrzebowała Jezusa. Przyszła do Jezusa. Uznała, zrobiła prostą rzecz. Jestem grzesznikiem. Jestem na dnie. Moja córka, która ma dzisiaj 9 lat, w wieku 5 lat oddała życie Jezusowi. Tak? I przyszła i mówi, tato, ochrzcij mnie. Ja mówię, no ty ją ochrzczę cię tam. W ogóle zapomniałem potem o tym, nie? Chodziła mnie, napastowała mnie w ogóle, wiesz, nie? Bo tam zawsze, że ludzi chrzciliśmy, że tam mówi, ja też chcę się ochrzcić. No dobrze, tam cię ochrzczę. Dlaczego ona oddała życie Jezusowi? Mój syn nie jeszcze. Mój syn ma 19 lat, wychowany jest w naszym domu, widział znaki, cuda, niesamowite rzeczy, po prostu nie. Ale on nie! A wiecie dlaczego? Bo każdy ma wolną wolę. Okej? Okay? My nigdy w ogóle nie naciskaliśmy naszych dzieci na nic, na żadne w ogóle rzeczy, na żadne jakieś takie sprawy. Chodziło, że każdy musi rozpoznać, tak? Rozpoznać potrzebę. Jeżeli są tutaj osoby wśród was takie, które jeszcze tego nie rozpoznały, że potrzebujecie Jezusa, to ja chcę, żebyś mu dzisiaj oddał swoje życie. I to dzisiaj, bo to nie ma co czekać na cokolwiek, tylko trzeba kuć żelazo, póki gorące. Wiecie dlaczego? Bo on może wrócić pewnego dnia. On może wrócić i to normalnie, wiecie, pamiętam jak byłem w Izraelu, słuchajcie, i byłem na takim muzułmańskim cmentarzu. Tam jest brama wschodnia. Oni ją zamurowali, tą bramę wschodnią, muzułmanie, bo to jest część muzułmańska. Zamurowali ją, bo jest napisane w Piśmie Świętym, że Jezus wróci wschodnią bramą. To kretyni ją zamurowali. Lepszy numer to zrobili. Wzięli przed tą wschodnią bramą cmentarz. Bo oni myślą, ponieważ w judaizmie jest taki zwyczaj religijny, judaistyczny, że noga Żyda nie może stanąć na skalanej trupem ziemi innego wyznania. To oni, człowieku, zamurowali bramę, tak? I zrobili cmentarz przed tym. Ja pamiętam, stałem sobie tam na tym cmentarzu, na takim grobie, a naprzeciwko, tam jest jezdnia, jest góra, potem jest dolina, jest jezdnia i za jezdnią jest Góra Oliwna. Z tej góry, co Jezus został wzięty do nieba. Tak się, a w środku, na środku tej Góry Oliwnej teraz meczet stoi, słuchajcie. Na środku góry. Tam, gdzie Jezus był wzięty, tam meczet postawili człowieku. I oni myślą, w ogóle wiecie, bo Słowo Boże mówi, że Jezus wróci tak, jak poszedł. Że on wróci na tą Górę Oliwną, tak? I tak sobie stałem, modliłem się i się patrzyłem na to. I taka myśl mi przyszła do głowy. Przecież on tutaj mówi, że on tu wróci, każdego dnia może wrócić. Ty. I on ma wywalone na to, że tam meczet jest. On zejdzie, rozwali ten meczet, przejdzie przez tą jezdnię, przez ten cmentarz, bo go to w ogóle nie interesuje, rozwali tą bramę. Za tą bramą jest ten wielki meczet taki, co stoi, z tą złotą kopułą taki, tak? A Słowo Boże mówi, że tam Jezus, tak, zasiądzie na tronie. Wiecie, ludzie nie rozumieją, że ten cały system, w którym my żyjemy tutaj, to jest na chwilę. Ludzie, Jezus naprawdę może wrócić każdego dnia. Naprawdę może wrócić. I to nie będzie tak, wiecie, że się włączy telewizor i ludzie na YouTube będą się tam coś tam oglądali, jakieś kretyństwa. Tak? To wszystkie telewizje świata będą skierowane na Jeruzalem. Bo Jezus wjedzie w ten świat jak Microsoft na rynek. Rozumiesz? To będzie potężny powrót. Ja zdałem sobie z jednej rzeczy sprawę, że ja muszę być po odpowiedniej stronie. Bo trzeba być idiotą, żeby być po stronie przegranego. Diabeł przegrał. Diabeł jest pokonany. To jest pokonany. Pokonany, zbuntowany anioł. Ja dzisiaj jestem w miejscu, w którym chodzę w mocy Bożego Ducha. To coś doprowadza moje życie do sukcesu. Jestem mega szczęśliwym człowiekiem. Nie boję się. Nie mam kompleksów. Rozumiecie? Byłem chciwy, tak? Przestałem być chciwy. Przestałem mi pieniądze kręcić. Co najlepsze, mam pieniądze w ogóle. Nie kręcą. Ty, mam przyjaciół, prawdziwych przyjaciół, ludzi, którzy życie swoje kładą, nie? W ogóle ja się pytam, jak to się stało? Przez to, że przyszedłem do Jezusa. Wiecie, jak jest pięknie nie bać się? W ogóle o nic. O nic.
Bo jak się przestajesz bać śmierci, to przestajesz bać się o cokolwiek. W ogóle, rozumiesz? Bo śmierć jest zyskiem. Zyskiem. Przykiem umarł dzisiaj, do nieba. Ty będę miał lepiej, niż mam teraz. Więc czego się mam bać? Stąd przychodzi odwaga do każdej innej rzeczy. Nie martwię się o swoje dzieci, nie przejmuję się nimi. Kocham moje dzieci, kocham moją żonę, ale oni w ogóle mi głowy nie zajmują. Tak to jest cudownie w ogóle wstać, ty w ogóle i nie martwisz się, co będzie z dziećmi. Gdzie on teraz na studia pójdzie? Czy on pójdzie na studia? A czy on to w ogóle skończy? A czy on tego nie skończy? Rozumiem. Ja wiem, że skończy. Wiem, że pójdzie, skończy, zrobi. Stąd odwaga w naszym życiu, żeby głosić do ludzi Ewangelię. Jesteśmy na ulicach, jesteśmy we wszystkich telewizjach, w internecie, wszędzie. Jest moc w naszym życiu. Widzimy cuda. Cuda. Mówiłem tutaj nam, tam jak byliśmy w tamtym domu, że nas nawet służby bezpieczeństwa już dwukrotnie odwiedziły w naszej wspólnocie, bo przyglądają się, co to jest. 10 lat służby nas podsłuchiwały na początku. Byliśmy na, rozumiecie? Bo nie wiedzieli, co to jest, co to za zjawisko. Wiecie, bracie, 7 lat temu, jak rozpoczęły się te działania w mediach, no to wszystko zostało poruszone, bo to zostało ujawnione wszystko. My się ujawniliśmy. Zaczęliśmy też mówić o różnych rzeczach, tak? Ja poujawniałem sprawy różne swoje, wiecie, karne, różne rzeczy. To było w ogóle, wiecie, szok. My nie chcieliśmy żadnej ochrony, nie chcieliśmy żadnych, wiecie, jakichś takich, no, proponowano nam, czy jakaś ochrona. Ja mówię, ale jaka ochrona? Mnie Bóg chroni. Ujawniliśmy się, w internecie są nasze adresy, telefony, kontakty, wiecie. Na mnie był wyrok wydany przez grupę przestępczą. Tak? Kiedy przyszedłem do Jezusa, wszystko zniknęło. Po mnie jechało 5 morderców, żeby mnie zabić, rozumiecie? Urwała im się oś w samochodzie, wszyscy zginęli. Przez kilka lat ich rodziny uważały, że maczałem w tym palce. Ja w ogóle tego palca nie dotknąłem. Rozumiecie? W ogóle... Ja się dowiedziałem, że oni w ogóle... Ja nawet nie wiedziałem, że oni po mnie jechali. Ja nie wiedziałem tego. Tak. W Mitsubishi Pajero im się oś urwała. Tak. Oni nie jechali Fiatem Punto. Tak? Człowieku, no w Mitsubishi Pajero im oś pęka i oni giną, człowieku, na miejscu. Wiecie, o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że kiedy przychodzisz do Jezusa, to zmienia się rzeczywistość w Tobie i wokół Ciebie. To jest potężny, Święty Duch. To nie jest jakaś popierdółka, którą zamknięto, proszę Ciebie, w jakimś wafelku, proszę Ciebie, w jakimś systemie. Gdyby Boga można było zamknąć w tym, tak? To ja bym nie chciał mieć nic wspólnego z takim czymś. Bo to coś nie posiada żadnej mocy. Tak? To coś nie posiada mocy. Ale kiedy widzę, jak się ludziom kręgosłupy zrastają, tak? To widzę, że to jest to. To widzę, że to jest to. Kiedyś przyjechało na nasze spotkanie Panorama, przyjechała Gazeta Wyborcza, wiecie, i oni w czasie wywiad, oczywiście, oni chcieli ze mną religię rozmawiać, ja mówię, ludzie, coś wam powiem, ja się nie znam na tych rzeczach. A czym Pan się różni od Kościoła katolickiego? Proszę Państwa, ja się niczym w ogóle nie różnię, a z drugiej strony różnię się wszystkim, ja w ogóle nie jestem z tego świata, jestem kosmitą, nie pochodzę z tej ziemi, rozumiesz? I oni... No to, ale to, ja mówię, zostańcie na spotkaniu, po prostu zostańcie w tym hotelu na tym spotkaniu, filmujcie to sobie, opisujcie, tak? Ja pamiętam, jak kobieta wstała z wózka inwalidzkiego, jak jej się kręgosłup wzrósł. Oni stali tak. Potem, ja pamiętam, że nie wiedzieli, co mają z tym zrobić, tak? To napisali, taki artykuł zrobili. Zamordował człowieka, tak? A teraz wypędza demony, tak? Zatytułowali. Musieli jakby ująć, zrobić coś takiego, bo to było jakby nie do zniesienia dla ich jakby moralności, wiesz? Wielce moralni ludzie, tak? Jak to się dzieje? No tak się to dzieje. A ile Pan za to bierze? Ja mówię, ale no nic nie biorę, to jest najlepszy numer. No nic, no i co teraz? Z czego Pan szyje? I tłumacz ludziom. Będę teraz tłumacz takie, tak jak mówię, lubię, umie, to mnie dają. Tak jak na tym, jak się to nazywa, na Janosiku to było, jak się Kwiczą pytał tego. Pyzdry mówi. To dlaczego ci tak wszyscy wszystko dają? A on mówi, bo mnie lubią. No to tak musisz rozmawiać, no bo to co powiesz ludziom? No? Ludzie nie rozumieją, że istnieje naprawdę Bóg. I że Bóg zaopatruje człowieka, i że dba o człowieka. I że otwiera przed człowiekiem perspektywy.
który sobie sam wszechnie otworzy. I rzeczy niemożliwe stają się możliwe, bo to kurczę chodzi o nadprzyrodzoność, ludzie. Ja poznałem nadprzyrodzonego Boga. Nie Boga zamkniętego w jakimś tam, wiecie, czymś. I to nie jest tylko dla mnie, to jest dla każdego człowieka. Bo ja w ogóle nie jestem szczególnym przypadkiem. Ja po prostu wziąłem to i ja postanowiłem to wziąć i iść do przodu z tym tematem. A to jest dla każdego człowieka. Dzisiaj jest to, co robimy, jest rozwinięte bardzo szeroko. Tak? Przez ostatnie 4 lata mamy 11 wspólnot założonych w Polsce, 10 wspólnot w Polsce, 11 w Holandii. Najlepszy numer, jesteśmy legalnym w ogóle kościołem. Jesteśmy zalegalizowani w Ministerstwie Cyfryzacji. Tak? Ja jestem w ogóle duchownym, któremu państwo dokłada 80% do ZUS-u. Człowieku, dzisiaj do mnie dzwoni ze skarbówki. Żona odebierała, czy jest ksiądz? Agata, ja w łazience się goliłem w ogóle, wiesz, stoi. Agata, urząd skarbowy do ciebie księże. Ale proszę księdza, bo jest taka sprawa, że ksiądz się tutaj pomylił w picie 19, to jeśli ksiądz by mógł... Ja księdzu wszystko powiem, co trzeba zrobić, człowieku, rozumiesz? Przychylność z każdej strony. Ze wszystkich stron. I to jest tak, legalne, a z drugiej strony nadprzyrodzone. Taki jest Bóg. Bóg prostuje ścieżki ludzi. Wystarczy chcieć, zapragnąć. Jezus powiedział, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pija. Z wnętrza jego płyną wody rzeki żywe. Kto pragnie. Jak nie pragniesz, w ogóle nie masz nic. Ja w ogóle nie wiem, jak to jest, bo ludzie czasem przychodzą, a w moim życiu się nic nie dzieje. Ja mówię, bo cię Bóg nie lubi. No. Jak to mnie nie lubi? No człowieku, no, jest napisane, odpowiedz głupiemu według głupoty jego. Przy powieści Salomona. Salomon taki był mądry, napisał, bo odpowiedz głupiemu wedle głupoty jego. Ja mówię, jak to? Bo jak ty mówię, człowieku, zobacz, jak podejście masz do życia. No. Czy to jest Bóg? To może byś tak wziął rozpęd i popędził w tamtą stronę. A nie ty się nie... Człowieku. I tak, na co ty czekasz? Tego marzem przyjdzie, mnie podniesie stąd. Jak kiedyś napisałem, mówię, że Bóg zrobi wszystko w twoim życiu, oprócz podniesienia cię z twojego wygodnego miejsca. No nie zrobi tego. Na Boga to trzeba być najaranym. Możesz mieć krzywe te intencje. Miałem krzywe. Tak? Ale pobiegłem w jego stronę. I nieważne, ile masz lat, nieważne, ile byłeś w czymś, trzeba pobiec w jego stronę. Jak ja widzę moją matkę, rocznik 49, która w ogóle... Jak jej życie dzisiaj wygląda? Ona jest wdową. Wiecie, mój tata zginął w wypadku samochodowym. Ona jest wdową, ona nie wzięła sobie drugiego faceta, bo nie chciała. Myślę, że już tak miała dosyć życia w ogóle. Chyba skaleczona, myślę, była tym życiem. Tak myślę sobie. Myślę, że się bała po prostu, żeby to się nie powtórzyło w jej życiu. Tak mi się wydaje, bo jest naprawdę wspaniała kobieta. Natomiast kiedy widzę na przykład, jak ona dzisiaj idzie, wiecie, ta pani po 60 za tym Bogiem, no to człowiek. Jak ja widzę moją matkę o 4 rano na kolanach, tak? Jak ona stoi i walczy w modlitwach. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? To jest to. Ona z pracy nie zrezygnowała do tej pory na przykład. Ona ma taką siłę, taką werwę, ale nie musi pracować. Ona w ogóle nie musi tego robić. Tak? W ogóle... Ale takie coś w niej jest. Ma 60 parę lat, tak? A jej jakby funkcjonowanie jest takie, jakby było 30 lat, jakby miała 30 lat mniej. Takie rzeczy robi Bóg w naszym życiu. Jak patrzę na życie Norberta, który w wieku 5 lat był zgwałcony przez pedofila i teraz stoi się śmieje, mówiłem w tamtym domu, że poszedł jeszcze pedofila w domu naszedł. No i go powiedział mu, że to mówię, ty mnie tu gwałciłeś, ale ci przebaczam, bo mi Jezus przebaczył, to ja tobie przebaczam. Pedofil mało nie nawalił w portki, proszę ciebie, bo myślał tego przedskasować. Rozumiesz, o co chodzi? Ja jeszcze się chodzi. Ludzie, ja czasami mówię tak. Ludzie mówią taką straszną rzecz, że mówię, a co ty tam przeżyłeś strasznego? Opowiedz o tych swoich traumatycznych przeżyciach. Jak ktoś mi opowiada o jakimś tam strasznym, mówię, ty dam ci numer telefonu do gościa, co był dzieckiem, to go pedofil zgwałcił. Mówię, i se pogadaj z nim o traumatycznych przeżyciach. Mówię, wiesz, mówię, masz. Tam ci tak matkę chciał zabić, bo to konkubent matki jeszcze w ogóle doświadczał matkę. I on się śmieje z tego i potrafił stanąć przed milionami ludzi w drugim programie telewizji to powiedzieć, wiesz, nie? I
O, i teraz na czym też polega? I teraz co jest z nim? Dlaczego tak ma? Dlaczego on dzisiaj prowadzi firmę? Dlaczego on dzisiaj jest szczęśliwy? Dlatego on dzisiaj robi te rzeczy? Wiesz, facet, który ma kupę lat więzienia za sobą i w cudzysłowie do trzech nie umiał zliczyć. No, przecież książki, które zawsze to Biblia była, bo czytać nie umiał. Jak to jest możliwe? Co to zrobił? Co to się stało w ogóle w tym wszystkim? Tak działa Bóg. Moje pytanie, gdzie tutaj jest miejsce na jakieś liturgiczne głupawki? Gdzie w ogóle to tutaj jest? Rozumiecie, co, gdzie to w ogóle włączyć? Jak to ugryźć teraz to wszystko? Ty. To tak jak mieć wybór, tak? Żeby iść do łóżka ze swoją żoną, tak? Albo z jej zdjęciem. Rozumiesz? Taki wybór. Mam żonę, a mam zdjęcie. To liturgię zrobię teraz. Pójdę ze zdjęciem. Zobaczę, co z tego wyjdzie. Patologia wyjdzie na 100%. Nic z tego nie wyjdzie. Bo to jest zdjęcie. A tu jest żywa postać. Jest chyba mała różnica. Seks z żywą postacią, a ze zdjęciem. Tak? Jest wielka różnica między relacją z żywym Bogiem, twarzą w twarz, tak? A liturgicznym syfkiem, który się tam po prostu łapiemy, teraz coś my zrobimy, my jesteśmy święci, mu zachowujemy się dziwnie. Czasami patrzę na ludzi, którzy mówią, że są wierzący. Ja się tak patrzę, szczególnie na facetów. Na kobiety to tak, ale na facetów się tak patrzę, mówię, człowieku, mówię, no gej. 1000%. Raptem on mówi, to jest... Człowieku, mówię. Moja żona kiedyś mówi, jakże potrzeba, Boże, normalnych facetów w ogóle. Którzy będą szli za Bogiem jak przecinaki i wyznaczą kierunek w ogóle w tym narodzie, nie? Rozumiecie? Mówię wam o życiu. I każdy ma inne spotkanie z Bogiem. Ja miałem takie, moja żona miała inne. Ja miałem bardzo jakby takie, taka ekspansja w tym wszystkim była. Moja żona w wiele większej cichości. Jeden mój znajomy, który był hipisem, ten to człowieku, przyszedł do niego drugi kolega, były hipis i mówi do niego tak. On mówi, jak on się czeka, jaką on miał ksywę. Ksywę miał filozof na H taki. Przypomnijcie mi, nie? Hipokrates, tylko... Homer nie. Jeszcze. No nieważne, jakkolwiek. I mówi do niego, przyszedł do niego i mówi tak, wiesz jak to hipis, siedzi, w ogóle wiesz, tam mówi, ty byś się, mówi, nawrócił do tego Jezusa, jak ja się nawróciłem, wiesz, rozmowa dwóch hipisów, jeden nawrócony, drugi nie. A ten mówi tak, no dobra, rozumiesz? I on był z takiego dobrego domu i zeszli na dół i rodzice tam jedli, oni przysiedli się do rodziców do stołu i ten mówi, tato, postanowiłem oddać życie Jezusowi, wiesz. Czujesz hipis, wiesz. Ojciec w ogóle potąd go miał, nie? Ojciec firma chciał mieć normalnego syna w ogóle, a ten, wiesz... A ojciec aż człowieku uderzył, już coś sami o stół, mówi, nareszcie coś dobrego zrobiłeś w życiu. I skąd ja to wiem? Bo ten chłopak mi potem to opowiada. On świadczy o tym, tak? Zobaczcie, on w taki sposób przyszedł do Jezusa. On po prostu uwierzył w zupełnie bezemocjonalny sposób w jakąś prawdę. I nastąpiła w nim ta sama ekspansja, co we mnie. To jest kwestia uwierzenia. Uwierzenia w łaskę Boga, w to, że Jezus umarł za twoje grzechy, w to, że wstał z martwych, w to, że Bóg ukarał Jezusa za twoje grzechy, a więc ty już nie będziesz ukarany, a więc jesteś wolny. Nawet jeżeli zgrzeszysz, to krew Jezusa obmyje twoje grzechy. Rozumiesz? To coś powoduje w tobie potężne pragnienie tego Boga. Zapraszasz Go wtedy do swojego życia i idziesz do przodu. Tego trzeba zacząć chcieć. I takie moje jakby tak hasło, które chcę wam rzucić, to jeżeli ktoś z was jeszcze nie oddał życia Jezusowi, to chcę, żebyś to zrobił dziś. Bo nie ma czekać, nie ma na co czekać do jutra. Po co czekać do jutra? Ja nie wiem, czy będzie jutro. Mam jutro jakieś sprawy, tak? Ale ja nie mam 100% pewności, czy będzie jutro. Ja naprawdę tak myślę, słowo Pana powiedział. Jeżeli ktoś z was nie oddał życia Jezusowi, to zrób to dziś. Zaufaj mu. Zaufaj w to, że naprawdę Bóg nie ma do ciebie żalu żadnego, bo ukarał już Jezusa, a prawo nie działa wstecz. Jakże on mógłby jeszcze karać ciebie, skoro ukarał swojego syna? No kurczę, ludzie. To w ogóle nawet jest nielogiczne.
ukarał Jezusa. Sam tu zszedł na ziemię w ciele człowieka i sam się ukarał zamiast nas. On tak nas ukochał. Przecież on mógł nas zutylizować i na Marsie wzbudzić nową cywilizację. Co to jest dla niego? Przecież on jest Bogiem. Po co mu w ogóle my? Zobaczcie. 70% wody, człowieku. Używamy 10% w ogóle mózgu. Zobaczcie w ogóle, co my jesteśmy. Jeszcze się... Jeszcze homo sapiens jeszcze o tym mówił. Ja jestem człowiek. 10% bańki używasz w ogóle, wiesz? Od czasu upadku ludzi. Łatwiej jest zabić człowieka, słuchajcie, niż napisać wiersz. Człowiek jest tak słabą jednostką. Tak słabą. Po prostu. Zwierzęta są od nas trwalsze. Ja mam w domu kota. Ten kot jest trwalszy niż ja. Rozumiesz? W ogóle czujesz klimat? I teraz, dlaczego on nas ratuje? Schodzi na ziemię jako Jezus, jako dziecko ludzkie, tak? I on przez 33,5 roku na tej ziemi prezentuje całe niebo. Uzdrawia, uwalnia, wskrzesza. Rozumiesz? Prezentuje Boga. A potem umiera na krzyżu, a najlepszy numer, że wstaje z martwych. Tak? Wstał z martwych. Kto w to uwierzy, będzie z Bogiem. Jeżeli chcesz dzisiaj oddać życie Jezusowi, chcę się z Tobą pomodlić teraz. Jeżeli nie oddałeś jeszcze życia Jezusowi, nie zaufałeś Mu, zrób to dzisiaj. Po prostu. Zrób to teraz ze mną. Zrób to ze mną. Czy ktoś chce, teraz się modlić ze mną. Czy ktoś z Was chce się ze mną modlić? Chce się z Tobą modlić, tak jak tu jesteśmy. Chce, żebyś mu oddał swoje życie. Czy ktoś nie oddał życia? Kto jeszcze? Kto jeszcze? Będę się z Wami modlić. Kto z Was jeszcze nie zaufał Jezusowi? Kto z Was jeszcze mu nie ufa? Chcesz oddać życie Jezusowi? Chodzi o zaufanie. To jest kwestia oddania. To jest kwestia powierzenia siebie. Czy powierzasz mu siebie? Czy chcesz mu siebie powierzyć? Powierzyć mu siebie na zawsze! Na zawsze! Do tej pory żyłeś jako indywidualny człowiek. Ale On dzisiaj chce zmienić Twoje życie. Powiedzcie ze mną tak. Boże Ojcze, dziękuję Tobie, że Twój Syn Jezus umarł za moje grzechy. Boże Ojcze, ja wierzę, że Jezus wstał z martwych. Od dzisiejszego dnia Ty, Jezu, jesteś moim Panem. Amen. Duch Święty, wypełniaj ich teraz. Wypełniaj ich Twoją obecnością. Wypełniaj Twoją mocą, wypełniaj Twoją siłą, niech Twoje życie ich przeniknie. Niech niebo stanie się ich udziałem, niech ich duch teraz ożyje. Niech ich duch ożyje. Ja otaczam ich wiarą, Ojcze. Ja ustanawiam teraz w imieniu Jezusa wzrost, rozwój, ochronę. Ja w imieniu Jezusa Chrystusa związuję każdą demoniczną siłę, która ich atakowała do tej pory. Ja ustanawiam w imieniu Jezusa ochronę aniołów. Ja ogłaszam, że krew Jezusa wstawia się za nimi w niebie i że nigdy już nie pójdą do piekła. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Siądźcie, kochani. Wiecie, dlaczego oni są, ci ludzie są bohaterami? Dlatego, że dla mnie każdy człowiek, który podejmuje decyzję wyjścia z tego świata, to jest wyjście ze świata. To jest wyjście ze świata. Dalej żyjesz w tym świecie, ale ten świat już mnie nie dotyczy. Ja dzisiaj się poruszam w tym świecie i to bardzo dobrze idzie. Natomiast ja dzisiaj jestem... To chyba nie mówię. Dzięki mojego oczu. Też podaję, na którym mam taki sam sygnał. Mocne to jest, nie? To jest mocna sprawa. Ale ten świat przestaje nas dotykać. Rozumiecie? Przestaje nas dotykać. Dlatego ja też mam dla Was, do Was taką prośbę, żebyście... Ponieważ ludzie, którzy poznali Jezusa, oni dobrze, jak są ze sobą.
jak się spotykają przynajmniej raz w tygodniu, modlą się razem i są po prostu ze sobą. Często na początku ludzie nie wiedzą, co mają robić, nie? Ale dobrze po prostu ze sobą być. Dobrze ze sobą być. Bo Duch Święty, który mieszka w ludziach, on zaczyna przepływać między nimi. I zaczynają pojawiać się niesamowite rzeczy. Przychodzi coraz więcej mądrości, coraz więcej objawienia, coraz więcej doświadczenia różnego rodzaju. Dlaczego my na przykład działamy wspólnotowo? Ja byłem potwornym indywidualistą. Nie żeby zapędzić do ludzi, no to wiesz, na imprezę, no to tak, wiesz, na trzeźwo, przepraszam. Ja na trzeźwo nie za bardzo lubiłem z ludźmi przebywać. Rozumiesz, zawsze musiało być coś, żebym ja, bo ja, no rozumiesz, bo jednak bycie z człowiekiem drugim to jest ciężka sprawa na dłuższą metę, no kurczę. No spójrzmy prawdzie w oczy, nie? No ludzie nie są łatwi, no. To jak się kogoś spotka takiego łatwego w życiu, to się mówi, że to bratnia dusza, nie? Ciężko spotkać takich ludzi wokół siebie, nie? A my teraz żyjemy wspólnotowo. To jest coś niesamowitego dla mnie. Dla mnie to jest taki osobisty cud, bo ja na przykład lubię być z ludźmi, lubię z nimi przebywać, prawda? Na trzeźwo to jest w ogóle, wiesz. Dlatego bycie we wspólnocie jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Dlatego moja prośba do was, żebyście mogli tak tutaj mieć, żebyście się razem spotykali, żebyście razem studiowali Słowo, żebyście razem się modlili, cieszyli się przed tym Bogiem, posiedzieli razem, pojedli, pobyli razem. My zaczynaliśmy w podobny sposób, siedzieliśmy w domu, modliliśmy się razem, byliśmy, bo ja nie widziałem inaczej tego. Apostołowie się zawsze tak spotykali. Był Jezus i byli oni. Pamiętam, jak byłem w Izraelu przed założeniem pierwszego kościoła, to było, i modliłem się do Boga w ogrodach Getsemana i mówię, Jezus, powiedz mi, jak Ty to robiłeś, że ci ludzie za Tobą chodzili? Co to w ogóle było, nie? Jak to... I jedna myśl taka mi przyszła do głowy wtedy, w ogóle byłem z nimi. I potem przeczytałem w Ewangelii Marka taki tekst i powołał ich 12, aby z nim byli. A dopiero potem, żeby wyganiali demony, głosili Ewangelię i tak dalej. Powołał ich 12, żeby z nim, on z nimi był. Ty wyszedł z domu, zamieszkał z nimi. Zaczął z nimi być w ogóle. Wspólnotę założył. Wspólnotę założył. To było tak w ogóle niereligijne. To nie była synagoga, to nie było... Oni razem żyli. Tak? Ryby zajedli. W ogóle funkcjonowali razem, wiecie. U nas ludzie zakładają biznesy razem, współpracują. Szukają sobie wśród siebie, wśród wierzących ludzi, mężów, żon, tak? Nie szukają ludzi w świecie. Nie chcą. Do ludzi, do świata idą po to, żeby im głosić Chrystusa. Nie? Uzdrawiać ich, wypędzać demony z nich, tak? Po to idą do ludzi ze świata. Dlatego porozważajcie to. Pomyślcie w ogóle o wspólnocie. Jeżeli będziecie mieli taki pomysł i będziecie chcieli, żeby taka rzecz zaistniała, ja jestem gotów od czasu do czasu do was tutaj przyjechać. To dla mnie nie są problematyczne rzeczy, mnie wiecie. Siadamy, 2 godziny i jesteśmy u was, nie? Po prostu. Są też wspaniali ludzie, moi przyjaciele, którzy naprawdę warto ich poznać i też mogą wsiąść, mogą przyjechać, mogą pobyć. Bo to jest ważne. Dla mnie to są mega ważne sprawy. Ja dzisiaj jestem uzależniony od prawdziwego Kościoła. Nie? Prawdziwego Kościoła. Jak ja na przykład widzę, że ludzie nie chcą się rozchodzić, tak? Że grupy domowe trwają do godziny 5 rano, no to przepraszam. Co może w XXI wieku? Tak? W centrum Europy, w dużym mieście, doprowadzi do tego, że kilkanaście młodych osób na trzeźwo, tak, nie mając żadnych podtekstów egocentrycznych, tak, chce być ze sobą i niczego od siebie nawzajem nie chce. No przepraszam, dla mnie to są jakieś fenomeny socjologiczne. Ale to robi Bóg właśnie. To jest ta miłość. Ta potężna miłość. I ten kraj, on w tej chwili zaczyna tak powstawać. Mamy takich znajomych, którzy w takiej wsi zaczęli wspólnotę. Malutka wioska, słuchajcie, 80 km od Warszawy, tam w drugą stronę. I oni tam, w ogóle co oni tam wyprawiają? No
ona, ta dziewczyna, która to, ona w ogóle głosi na takim wiejskim targu, wychodzi tam do nich, taką kolumnę sobie kupiła, czy głosi do nich Ewangelię. Stanie człowieku. To taki wiejski targ, taki, nie? Na początku okazało się, że zlinczować ją tam chcieli, tą dziewczynę w ogóle. Z jednej strony ksiądz ją napadał, z drugiej strony gdzieś jakiś wójt, wiecie? A ona ma to w sercu, w ogóle idzie do tych ludzi, nie? No ale ona mówi prawdę, no ale rozumie. I coraz więcej takich rzeczy powstaje w naszym kraju. Takich prawdziwych rzeczy. Nie religijnych, nie jakichś tam, wiecie. Naprawdę, wiecie, to porozważajcie to. Jeżeli tylko będziecie chcieli, to będziemy was tutaj odwiedzać, będziemy też... No, po prostu być z wami. Skoro w ogóle mnie tu zaprosiliście, to albo wy w ogóle naprawdę jesteście najarani na Boga, albo macie mnie po kolei w głowie. No to pierwsze. To w ogóle rozumiecie, bo to nic, to innego odpowiedzi to nie ma za tutaj, nie? No ale my mamy doświadczenie przez Boga coś, nie? No macie. No mamy. Dlatego to tak, bo Bóg nas wszczepia ten żyd, tego potem trzeba użyć. Człowiek jak się rodzi, każdy człowiek ma ziarno wiary w sobie, bo Bóg nie posyła nikogo na ziemię bez możliwości nawrócenia. Te ziarno wiary jest, to jest taki mały haczyk, tylko że ludzie nie chcą go użyć jedni, a inni chcą, bo mamy wolną wolę. Niektórzy nie wiedzą jak. Nie? Wiesz co? Czy nie wiedzą jak? Ja też tak myślałem do pewnego momentu. Potem jak zacząłem czytać List do Rzymian, to przeczytałem tam taki niesamowity tekst, że w ogóle każdy człowiek ma taką samą szansę i taką samą możliwość. Każdy człowiek. Jest napisane, że Bóg jest widzialny w stworzeniu i nie ma dla nich wymówki. Czyli nawet taki papagej, wiesz, gdzieś tam, który lata, proszę ciebie, to jeżeli on gdzieś w swoim tym prostym sercu, tak, on zacznie pragnąć, bo ma możliwość pragnienia. Okay? I on może tego Boga zupełnie inaczej widzieć, ale on jest szczery w tym. I ta szczerość, tak, ona zostanie wynagrodzona. I on spotka tego Boga. I on będzie potem w niebie. Ja nie wiem, jak to wygląda dokładnie, ale wiem jedno, że człowiek ma wolną wolę. My jesteśmy non-stop na ulicach. Jedni chcą, a są tacy, którzy mówią, ale na co mi to, człowieku? Ja mówię, ale jak to na co ci? No proponuję ci w ogóle, wiesz, życie wieczne i sukces na ziemi. Ja nie wiem, przepraszam bardzo. Mówię, powiedz jeszcze raz to do mnie. Po co mi to? Życie wieczne ci proponuję i sukces na ziemi. A ja mam sukces. Mówię, jakie ty masz sukces? Mam dobre pieniądze. Stoi. Wiesz co? Najczęściej ci ludzie to są tak pozaburzani, wiesz, boją się, tak? Depresja. Depresja, inne rzeczy, tylko o tym nie mówią. No nikt nie chodzi na ulicy z napisem, że nie mam depresji. Wiesz, albo jakieś skłonności dziwne, nie? Ale kiedy w ogóle zaczynamy rozmawiać, często zaczynają się rzeczy cuda, przychodzi słowo wiedzy, na przykład przychodzi nadprzyrodzona informacja o ludziach. Wiecie, dużo się... My w Warszawie w ogóle jesteśmy jedyną wspólnotą, która wzbudza pewnego rodzaju taki... W ogóle nas się boją. Bo wiecie, u nas bardzo dużo ludzi prorokuje. Ludzie mają wgląd w ogóle w innych ludzi. Patrzą na ludzi, czytają w ogóle, czytają z nich, nie? Jak w książce telefonicznej. Mówią w ogóle, co myślą. Takie, to jest niebezpieczne. Przychodzi ktoś do kościoła i raptem ktoś do niego podchodzi, słuchaj, wiesz co, mam takie wrażenie w ogóle, że jesteś smutny, bo cię tam dziewczyna rzuciła w zeszłym tygodniu, w ogóle wiesz. A skąd ty to wiesz? Nie, no tak myślę, wiesz, nie? A jest tak, czy nie ma tak? Rozumiesz, i oni mówią, to jest okultyzm. Ja mówię, wiesz co, moim zdaniem to nie jest okultyzm, tylko to jest słowo wiedzy. Bo to coś, to ma doprowadzić ciebie do opamiętania, tak? Bo święty Paweł już pisał o tym, mówi, jeżeli wejdzie do was niewierzący, tak? A będziecie prorokować, to padnie na kolana i będzie pokutował. A prawdziwy Kościół to wygląda w ten sposób, że tam jest potężna Boża obecność. Do nas w Warszawie to niektórzy ludzie, mamy już mnóstwo przypadków, że ludzie chorzy na przykład przychodzili i tylko podczas uwielbienia Boga byli natychmiast uzdrawiani, natychmiast. Nerki, wątroby, jakieś rzeczy, po prostu pobyli w tej atmosferze, nie? Posiedzieli. I to jest takie no lęk to wzbudza w niektórych ludziach. Nie? Mówią, co oni tam robią, wiesz, nie? Teraz raptem, wiecie, to się na przykład wydarzyło w tą niedzielę, w jakiś przedziwny sposób nasz i przekaz telewizyjny wszedł na największy portal, międzynarodowy portal gier. I ludzie na całym świecie zaczęli wchodzić na gry, żeby sobie pograć w niedzielę rano i im się wyświetliło nasze nabożeństwo.
I ludzie zaczęli masowo dzwonić, co to w ogóle jest, wiesz, nie? Przecież mówi, skąd wy jesteście na portalu? A mówimy, nie wiem. Same nabożeństwo było na portalu gier międzynarodowym. To jest szok. Ludzie zaczęli adresy spisywać i mówiła, ale kim wy jesteście? Co to w ogóle za zjawisko? Akurat była Boża obecność, ludzie leżeli pod mocą, gdzieś tam, wiesz, Duch Święty się poruszał, a ci, wiesz, w gry weszli. Normalnie ludzie ze świata, którzy nas nie szukali, nie? No chyba szukali. Wiesz co, oni, gdzie oni, no, tylko że oni szukali Boga w ten sposób, że szukali jakiegoś wypełnienia do życia. No tak. Wiesz, i teraz oni wchodzą i coś jest. Ale czemu tak? Ponieważ Duch Święty wie właśnie, on to wie. I on do tych ludzi wchodzi tymi drzwiami, wiecie, przedziwnymi drzwiami, nie? Bo jest Bogiem, bo jest w stanie te rzeczy w ogóle robić. I mówię, to jest wartościowa rzecz. Rozwój wspólnoty jest mega ważny. Jest mega ważny. Także ja was do tego zachęcam i... No i to tyle, co się tutaj się nagadałem.